Ja nawet nie wiem, jak to zacząć. Ja nie lubię takich filmów, nie? Dosyć się użalam nad sobą, kurwa, żeby jeszcze nagrywać dedykowany vlog, w którym się użalam nad sobą. Cześć widzowie, z tej strony ja. Twój kiedyś ulubiony Jupiter. Zabawny gościu. Gościu, który potrafił tworzyć niesamowite puncze. Sklejać dziwne wyrazy w całość i tworzyć jakieś śmieszne słowa. Gościu, który był memowany, gościu, który był szotowany, gościu, który był uwielbiany. Bo tak było, lubiliście mnie i ja mega się wtedy jarałem, że jestem kimś, że jestem i sam X-Pompa. Skończyło się to niekoniecznie przez zmianę podejścia Twitcha, YouTube'a do różnych punchy, których tam używałem. Czyli jak grałem w FIFA, no to tam coś powiedziałem, że kogoś tam w siatkę złapało. Jak grałem w jakieś inne gry, to też sobie coś powiedziałem. Okej, może to zabrało mi z 5% śmieszności, bo można wymyślić zamienniki, nie wiem, garnuch. I już jest zamiennik i dalej wszyscy wiedzą, o co chodzi. Można powymyślać różne rzeczy, ale ja kiedyś byłem znany z tego, że jestem zabawny, że poprawiam humor, że praktycznie w każdym moim materiale można było natrafić na choć jeden śmieszny tekst, chociaż jedno zdanie, przy którym człowiek mógł się uśmiechnąć, mógł sobie poprawić humor. Przykładem najlepszym były ostatnie TikToki grudniowe. Ostatnie grudniowe TikToki to był dzień, w którym do 17 nie bolało mnie nic. Dzisiaj postaram się zachować jakąkolwiek chronologię w tym, co się dzieje. W tym, co się dzieje ze mną i dlaczego Isamu był kiedyś znany z tego, że Isamu jest zajebisty, Isamu god, Isamu śmieszny, łubu dubu jebać fubu, darcie pizdy, łamanie takich padów na szczał. Później walki w fejmie. No, byłem kimś, naprawdę byłem dumny z tego, co osiągnąłem. Może czasami za bardzo po trupach chciałem do tego celu iść, ale finalnie jest okej. Mam kontakt z dziećmi, mam kontakt z moimi byłymi partnerkami, normalny, na pewno lepszy niż w czasie związku. Dogaduję się z każdym, jeśli chodzi o moją rodzinę. Na tym polu wydaje mi się, że dorosłem. Ale nie jestem pewien, czy mnie choroba troszeczkę do tego nie zmusiła, żeby dorosnąć troszeczkę szybciej. Do czego zmierzam? Dzisiaj jestem znany z tego, że jestem dziad, że mnie bolą plecy. Ból pleców to nie jest wszystko. Bo jakby mnie bolały tylko plecy, widzowie, to by był chuj. To jakoś bym się otrząsnął. Z bólem pleców idzie żyć, można wziąć tabletki przeciwbólowe i może to puścić. Ale z tym, co ze mną się dzieje, się żyć nie da. Siedząc teraz z wami w tym momencie, pokażę wam. Od tego miejsca mam taki trójkącik bólu, tu. On idzie odtąd, tak. Nie wiem, czy to widzicie, pokażę może tak. Idzie w ten sposób, taki ból, proszę bardzo. I w tym samym miejscu na plecach mnie boli. Oczywiście idzie też przez żebra. I to nie jest jeszcze nic strasznego. Jest w miarę okej. Tylko ten ból idzie trochę tutaj do góry już. Pojawia się tu troszkę niżej. I on zaczyna się rozprzestrzeniać. Ja mam nadzieję, że uda mi się nagrać ten film. Bo ja się śmieję, że mam jako jedyna osoba w Polsce siadofobię. Bo jak siadam, jest mi zdecydowanie gorzej. Byliście świadkami. Ci, co mnie śledzą, że 2 miesiące na Twitchu leżałem na brzuchu i Kuba za mnie streamował. Także chwała Merganiemu za pomoc. W ogóle Mergani czasami nagrywa za mnie odcinki, które ja mam dealowe z Kidropa. Bo gdyby nie Kidrop, to na lekarzy bym nie miał. To jest też kochana firma, która się ode mnie nie odwróciła. Storm Media. Konrad, kurwa, dziękuję ci w chuj za to, co dla mnie robisz, bo ja widzę, ile osób mnie olało. Ja jestem świadomy tego, że kiedy spadasz ze szczytu, a byłem dość wysoko, może nie byłem najwyżej, ale byłem naprawdę dość wysoko i bardzo wiele lat się utrzymywałem na tym pułapie. Pewnie do dzisiaj bym tam był, gdyby zdrowie mi pozwoliło, żebym się dobrze czuł, to ja jestem w stanie wracać, kurwa, na YouTube'a z każdego upadku, bo nie wiem, czy to zrobię piosenkę, czy to, nie wiem, skrosuję się z kimś, czy to wróci systematyczność na Twitchu, to widzowie wrócą, bo widzowie mają jakiś sentyment do mnie, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja mam do was sentyment, ja na przykład ubolewam, że ja nie mogę dla was nagrywać super treści. Ja na przykład ostatnie miesiąc na Twitchu odpalałem się tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie psychikę uspokoić rozmowami z wami i chociaż trochę głupkowaniem, chociaż troszeczkę głupkowaniem. I was bardzo przepraszam. I was bardzo przepraszam, że nie mogę wam dać tego, co chcecie. No, ja też dużo osób pisze, no i sam się zamienił w maszynę do robienia skrzynek. Zrezygnowałem z jednego deala.
Nie mogę powiedzieć, ile straciłem rocznie, ale to dla was zrezygnowałem z tego deala, żeście tak nie mówili. Zostałem przy Kidropie. Kidrop mnie utrzymuje aktualnie i ja co poniedziałek będę tego Kidropa nagrywał, bo kurwa, ja mu dupę wycałował. Dupę bym mu wycałował, bo jest mało firm, które widzą, że jest problem z jakimś gościem, a oni nadal w niego wierzą. I czemu nagrywam ten film? No bo boję się. Bo nie będę kłamał, boję się. Bo nie wiem, co jest. Nie wiem, co jest. Boję się. Chcę, żeby było dobrze. Będę próbował nagrywać. Ja nie mówię, że ja robię jakąś przerwę, bo jak będę się dobrze czuł, to od razu siadam do nagrywania. Chcę się dobrze bawić. YouTube mi sprawiał przyjemność. Ja zakładając ten kanał, ja nie wiedziałem, że w ogóle idzie tu zarabiać. Ja w ogóle jestem dinozaurem YouTube'owym. Ja jestem jednym z pierwszych YouTuberów. Ja nie chcę się kończyć. Ja w ogóle założenie miałem, że skończę się w wieku 35 lat i wtedy zacznę robić filmy tylko hobbystycznie. Czyli jakiś vlog, gdzieś sobie pojadę, raz na jakiś czas, zero systematyczności. A do tego czasu chciałem zapierdalać. Chciałem sobie zrobić emeryturę, no bo jak wiecie, w tym kraju się nie da inaczej. ZUS-u się nie opłaca w ogóle płacić, kurwa. Ten kraj nas zabija. No i wracając. Jakaś chronologia. Bo to musiało się kiedyś zdarzyć. Słuchajcie, były walki w Fame MMA. I wtedy byłem napakowany jak autobus do Lichenia. Dobrze wyglądałem, suplementowałem się czym się da. Krótki teściu bity. Znaczy my tam kurwa każdy bije w każdej federacji. Jak nie sprawdzałem, to się bije, nie? Bo jak ty nie weźmiesz, to twój kolega weźmie i ma przewagę w walce. Więc logiczne, że człowiek się tam jakoś suplementował. Ja tam może jakoś turbo się nie szprycowałem, ale jakiegoś tam teścia krótkiego się biło. No i przygotowania. Jedna walka wygrana. Oczywiście tam już się pojawili fizjoterapeuci. Druga walka wygrana, też byli fizjoterapeuci. Przed walką z Rafonem myślałem, że do niej nie dojdzie, myślałem, że mam przepuklinę. Co się okazało, koło pępka miałem wciśnięte i to jest zginacz bioder, ten mięsień. W ogóle śmieszna historia, jeśli chodzi o fizjoterapię, ale wam też o tym opowiem. Zginacz bioder i ten zginacz bioder miałem mega naciągnięty tydzień przed walką, myślałem, że mam przepuklinę. No i wszystko fajnie. W ogóle wyglądam jak mamzel dydy, to koszulka naciągnięta, bo ja też debil, śpię czasami w tym, czym przyjdę, kurwa, debil, muszę sobie piżamkę kupić. I po walce z Rafonem nadal trenowałem, bo byłem przekonany, że albo zaraz będę się bił z Polakiem, albo będę się bił z Amadeuszem, chociaż wtedy nie chciałem z Amadeuszem, bo jeszcze głośniejsza walka była z Polakiem. Miałem mieć walkę, już tak nawet w sumie ugadywaliśmy. Marzeniem moim była walka z Dawidem Malczyńskim na Narodowym, to już się nigdy nie spełni, bo już pewnie z tą psychiką, którą mam aktualnie, nie wrócę do takiego praktycznie, no do zawodowych treningów praktycznie, to już nawet nie, że amatorskie, tylko że no 10-11 treningów w tygodniu, no to już jak zawodowiec, nie? Oczywiście umiejętności mam amatorskie, ale trenuję jak zawodowiec. Nie jestem w stanie do tego wrócić, bo psychika mi nie pozwoli. Psycha sitting. Ale wracając, że tam miałem gdzieś w głowie, że jakaś walka będzie super. Mówię, w ogóle z Dawidem to wtedy była niesamowita walka, bo wtedy on miał wygrane, on miał pas. Ja pasa nie chciałem. Ja po prostu chciałem mieć walkę. No i trenowałem, ale mniej. Aż gdzieś w grudniu były jakieś moje urodziny. Popiliśmy. Po tym popiciu jakiegoś kaca miałem. Później z dwa dni sobie nie poszedłem i zacząłem tych treningów robić mniej. W Sylwestra była giga impreza, pochlałem jak świnia. Ogólnie, żeby nie było, że jestem jakimś alkoholikiem, ja od tamtego czasu piłem może z 5 razy, łącznie. Przez ostatnie 2 lata, może 2,5, piłem 5 razy. Te picie wliczam, że raz wypiłem Desperadosa do towarzystwa dla Moniki i 200 alkoholu w tego Sylwestra, no bo tutaj wszyscy przyjechali, nie chciałem być jakimś, wiecie, odludziem, to wypiłem sobie 200 Balasia. Wiem, stać mnie na lepsze alkohole, wiem, Balasia piją żule, ale drodzy widzowie, ja się nauczyłem pić Balasia, ja nie lubię ostrych alkoholi. Balaś ze Sprite'em naprawdę mi wystarczył, piękny alkohol jak dla mnie. Po tym Sylwestrze bardzo mnie rozłożyła choroba. Rozłożyła mnie choroba, nie dość, że byłem bardzo chory, to jeszcze miałem gigantycznego kaca. 2 tygodnie do siebie dochodziłem i wtedy, ja wiem już co złego robiłem, leżałem sobie na plecach, rękę miałem wyciągniętą do przodu, bo tam miałem klawiaturę, na telewizorze miałem jakąś grę, nie pamiętam, Rimworld może, w coś tam grałem sobie, w takiego, jakąś strategię, taką, która nie wymaga skilla, tylko bardziej pomyślenia. Myszkę miałem tutaj, w tej pozycji sobie siedziałem. Automatycznie byłem cały skręcony. Całe moje życie siedziałem, jak pamiętacie, zieloną ścianę za mną, siłę, inne rzeczy, zielone sławki, no to siedziałem tak i w tą stronę zrotowany, bo tu miałem monitor 1, a tu miałem monitor 2. Całe życie byłem zrotowany w tą stronę i ta strona mi się pierdoli. Ogólnie lewą stronę mam dużo gorszą, no ale okej. Wracamy do tego stycznia, ja powyginany, leżę sobie.
I ja już wtedy wiedziałem, że jest coś takiego jak fizjoterapeuta, ja wiedziałem, że będzie trzeba się do niego udać, ja wiedziałem, że można piłkami się leczyć, co jest najśmieszniejsze, zaraz wam pokażę. Ja bez piłek się nie ruszam. Mam duobola u chłopaków. Ja im też każę to stosować, duobola. Niech sobie rozbijają mięśnie, prostowniki. Tak samo kolejna piłka gumowa, kupiona w pet shopie jakimś, bo tam leży kolejna. I tu czapka z Kidropa, akurat śmieszna, zdjęcie w niej mam, radziecka czapka. Co jest najśmieszniejsze? Ona mi pasuje. To jest w ogóle porąbane, że w niej wyglądam jak człowiek. No ale wracając. Styczeń, luty, marzec, to się gdzieś tam sam próbowałem rolować, jeszcze nie miałem jakiejś takiej dużej wiedzy na ten temat. Może byłem tam u jednego fizjoterapeuty, może u drugiego, może u osteo, jakiegoś się też pojawiłem. Chyba wtedy byłem raz u Macieja, to jest jak na środę, to może jeden z dwóch takich dobrych fachowców, jeśli chodzi o fizjoterapię. Bo byłem tu u wielu i naprawdę jeśli chodzi o wiedzę i jeśli chodzi o sposób robienia, to może maksymalnie w moim mieście jest dwóch mocnych zawodników. Raz na jakiś czas, jak na przykład nie ma mojego fizjoterapeuty Andrzeja, którego kurwa pozdrawiam z tego miejsca i wracaj z tych jebanych nart, Andrzej, kurwa mać, bo w tobie nadzieja. Wracamy do tego, co się działo. Jest ten marzec, nie wiem, chyba byłem u właśnie Macieja, on tam troszeczkę mi pomógł i już wtedy strasznie ciągło mnie tutaj, ale normalnie ciągło mnie tak, że mi no nie mogłem szyją ruszyć, nie? I dzisiaj wiem, że już nawet takie proste ćwiczenia są, kiedy składasz rękę pod dupę, prostujesz się, łapiesz się tutaj i rozciągasz się w jedną stronę bądź w drugą, lub kolejne rozciąganie karku, na przykład jak dużo siedzisz, bierzesz sobie łeb w dół, wdychasz powietrze i tu cię wszystko ciągnie, wdychasz sobie powietrze klatką i to już takie podstawowe rozciągania. To były dźwigacze łopatek, chyba wtedy pierdalnięte mosy, mięsień obojczykowo-sutkowy, no ale to takie pojedyncze rzeczy. No i zacząłem szukać. Zacząłem szukać, jeden, drugi, trzeci, czwarty fizjoterapeuta. Mówię, kurwa, coś mi jest. Mówię, no, ktoś musi mi pomóc. Zrobiłem sobie jakieś wstępne badania krwi, wyszły ok, no to mówię, kurwa, utwierdziło mnie to w przekonaniu, że raczej nie jest ze mną nic złego, tylko gdzieś tam z mięśniami, że nie w środku organizmu, tylko raczej mięśnie. No i właśnie, pojawiły się jakieś pierwsze duszności, bo w środku czułem jakby mnie, kurwa, ktoś złapał za szyję i tak trzymał. Czasami jakąś gulę czułem w gardle i to wszystko cały czas narastało gdzieś tam. Człowiek siedzi, chodzi po tych fizjoterapeutach, szuka rozwiązania jakiegoś. Dostaje delikatnie na głowę, no bo już wtedy zauważyłem, że wy piszecie, o, skończył się, no zdech. Nie, to już nie jest ten sam. Nie, no jeszcze jeden taki nudny film i unsób. Kurwa, po części was rozumiem, bo przychodziliście do mnie po robocie czy tam po szkole się wyluzować, pooglądać jakieś głupoty do obiadu, a tych głupot było naprawdę mało. Wtedy Kuba wymyślił TikToki chyba, jakoś w tym czasie. Na przełomie stycznia, marca wymyślił TikToki, to trochę uratowało mi kanał, wam się spodobało, bardzo dużo TikToków z tym hashtagiem i samu jest na TikToku, czyli gdzieś tam dostałem nową widownię, wróciłem trochę do żywych. Po tym czasie, jak tu mnie dusiło, gdzieś tam schodziło na dół, zaczęło rzutować mi gdzieś na żebra, gdzieś tu żebra, tu się wszystko napinało i bark mi spierdalał do przodu. Robię rezonans całego ciała, jak będzie ok, to spróbuję wrócić do normalnego życia, może to gdzieś w głowie siedzi. No i ten rezonans nie wyszedł najgorszy. Miałem trzy przepukliny, ale Andrzej mi uświadomił, że to są małe wypukliny. Nie przerywają rdzenia kręgowego, więc to raczej nie jest mój główny problem. Więc ja spróbowałem wrócić do normalnego życia, jak było widać na moich socjalach, bo staram się być aktywny wszędzie. Zacząłem jeździć na rowerze, jakąkolwiek aktywność uprawiać, zacząłem spacerować, ale po prostu no, ruszyłem tą dupę wbrew sobie, wbrew bólu. Mówię, idę, ruszam. Oczywiście gdzieś tam wspomagałem się farmakologicznie, czyli brałem jakieś tam Nimesile, nie Nimesile, jakieś inne tabletki na rozluźnienie, raczej przeciwbólowe, ale nie brałem na rozluźnienie mięśni, bo kiedyś wziąłem tabletkę Sirdalut i automatycznie dostałem sraczki, zaczęło mi się kręcić w głowie. Mięśnie odmawiały mi posłuszeństwa, ja nigdy w życiu nie brałem takiej tabletki i nigdy w życiu tego śmiecia nie wezmę. No, ale wracając do tematu, próbowałem wrócić w te wakacje do normalnego życia. I podpisałem wtedy też jakoś kontrakt na początku maja, które za daleko skoczyłem. Podpisałem kontrakt z Twitchem i właśnie po tym chciałem wrócić, miałem wtedy rezonans i chciałem wrócić do normalnego życia. No i jakoś do wakacji to w miarę się udawało. Kontrakt z Twitchem troszeczkę ułatwiał zadanie, no bo jednak dostawałem co miesiąc przelew i
I to nie było zależne od tego, czy ja zrobię super wyniki, czy nie. Im zrobię lepsze, tym lepiej, ale wiecie, spokojna głowa. No i ten kontrakt miałem na rok i przez ten rok, przez 2 miesiące jebło we mnie coś tak mocno, że jedyne, co mogłem robić, to leżeć i się nie ruszać. I tu Kuba uratował mi życie. Żaden fizjo nie mógł mnie z tego wyciągnąć. Żaden totalnie. Byłem u wielu, naprawdę. To już do tego momentu byłem u 8 lekarzy i z 30 fizjo. Miałem takich, co pocierali mi powięź, miałem takich, co wpierdali mi łokcie, miałem takich, co wpierdali mi paluchy, miałem takich, co mi robili jakimiś maszynami, jakieś nagrzewanie pleców. Kurwa, miałem miliard terapii jebanych. Sryliard, kurwa, terapii miałem. I jedne pomagały na dzień, jedne na godzinę po wyjściu od fizjoterapeuty, jedne wcale mi nie pomagały. No i Kuba przez 2 miesiące uratował mi kanał, pamiętam, uratował mi kontrakt, bo zrobił 100 godzin streama na moim kanale, gdzie nie musiał, za co mu bardzo dziękuję. Mergani Pokczamp na czacie, widzowie. Po 2 miesiącach leżenia jak debil, nie pamiętam, chyba wtedy trener Jezior polecił mi fizjoterapeutkę, do której chodziłem przez długi czas. No i efektu od razu nie było, ale była bardzo zaangażowana, było widać, że bardzo chce mi pomóc. I finalnie gdzieś coś zaczęła tam trafiać, że zaczęliśmy wracać. Zaczęliśmy wracać do żywych. Jak już mówię, kurwa, jakieś delikatne treningi się pojawiają, nie? Nie czułem takiej zmiany, że wiesz, od razu wstaję i mogę biegać. Nie czułem takiej, tego chyba oczekiwałem. Chodziłem do lekarzy, miałem jakieś tomografie, jakieś inne rzeczy. No i nic mi, kurwa, nie wychodziło. Żadnego problemu nie miałem. Nic. Żadnych problemów, znaczy żadnych złych wyników, bo miałem problemów w chuj. Żadnych złych wyników nie miałem. Koniec świata, ja już załamany. Mówię, no, koniec i samu. Koniec kariery internetowej. No, mówię, tak sobie nie wyobrażałem emerytury. Ja myślałem, że na emeryturę będę miał domek 80-metrowy na Cyprze z basenikiem jakimś małym, podgrzewanym i będę miał to w dupie. Pojawiły się niesamowite problemy z nagrywaniem. Naprawdę, pojawiły się wtedy niesamowite problemy z nagrywaniem. Niby mogłem to robić, a na przykład w trakcie nagrania brzuch mnie zabolał. Kiedyś był taki odcinek z TikToków, gdzie Kuba to zmemował, że ktoś mnie ze snajperki poszczelił. A ja normalnie przysięgam wam, że siedziałem na tym odcinku i mówię, wy kurwa co, zwymiotuję. W brzuchu lata wszystko. Pierwsze co zrobiłem od razu po tym nagraniu, USG jamy brzusznej. Idealne. Zbliża się grudzień, ja już po tych problemach, psychika rozjebana, siwe włosy się pojawiły, tam nadal mnie wszystko boli, szukam fizjoterapeutów, szukam pomocy, nawet nie wiem, czy kiedyś nie nagrałem jakiegoś stękającego instastory z błaganiem o pomoc, bo jak ja coś takiego nagrywam, to już naprawdę jest ciężko i modlę się o to, żeby się pojawiła osoba, która mi pomoże. Były smutne urodziny, straszne, miałem te urodziny, pamiętam, 31, płakać by się kurwa chciało, bo nie mogłem się normalnie nawet pobawić. Sylwester, chyba w domu spędziłem go z Moniką. Ogólnie Monika w tym wszystkim, co się dzieje, Offensive World, możecie jej zostawić follow, dobra dziewczyna. Ona zaczęła robić deale, gdzie nigdy nie musiała, to ona chce mi pomóc i robi deale. Czajcie to? Za jej cierpliwość i za jej wytrwałość i wyrozumiałość klękam na 2 kolana, normalnie, i oświadczam się. Za resztę pieniędzy, które mi zostaną po tych kurwa wszystkich lekarzach, kupuję największy pierścionek, jaki jest, żeby się kurwa palec zwichnął, żeby nie mogła go unieść. Jak będzie pokazywała, to nie będzie mogła pokazać tak, tylko będzie musiała tak pokazać. I wracając, styczeń szukam dalej pomocy od lekarza do lekarza. Ja mam taką stertę badań, tomograf klatki i tak dalej. A i w styczniu byłem u dentysty. W styczniu, wyrywał mi ósemkę. I ja miałem cały czas te duszności, to wszystko, no te objawy miałem cały czas. One cały czas mi towarzyszą, po prostu teraz o nich nie mówię, ale one mi towarzyszyły cały czas. W tym momencie, jak z wami gadam, to już ból mi podchodzi, kurwa, pomiędzy łopatki. Już z tego miejsca już ewoluował śmieć pod łopatki. A, wyrwałem ósemkę. Wyrwałem sobie ósemkę u dentysty i mówię tak. Kurwa, trochę lepiej się poczułem, mówię. Delikatnie lepiej, mówię. Tak jakby dusiło mnie w chuj, a jak mi wyrwał tą ósemkę, to dusi mnie w chuj, ale o 1% mniej. Wiecie, co zrobiłem? Wymieniłem sobie wszystkie zęby. Okej. To nie przez to, żeby chodzić i robić tak, jak inni youtuberzy. Spoko mieć ładne zęby, ale wymieniłem to, bo myślałem, że przez jakieś stany zapalne i przez kiedyś imprezowy tryb życia, disco, sęk, śródka, ekwador, manieczki i pożeranie dziwnych rzeczy,
Nie polecam nikomu. Wracam do chaty, tydzień mija, boli mnie ząb. Wy kurwa nie wiesz. Ale wiecie, który mnie ząb boli? Ząb, którego nie mam. Czyli ósemka. Co się okazuje? To idzie tu i w tym miejscu naciągnięty mięsień, który odpowiadał za ból mojego zęba. Naćpałem się wtedy grubo tabletkami. Już było w miarę okej, pamiętam. W miarę okej było i gdzieś tu jakiś ząb mnie boli. Teraz z tej lewej strony, jak się dzieje to wszystko ze mną, jak jest najgorszy stan, mój policzek robi tak. Brzuch stąd robi tak, połączenie z barkiem, skula mnie i jak sobie wpiszecie w neta te objawy, macie co? Zawał. Dokładnie tak, zawał. Już dzisiaj wiem, że to raczej zawał nie jest, że to może dawać od brzucha, czyli przykładowo jak się napnie coś w okolicach brzucha, no to tu ten mięsień jest połączony z barkiem i od brzucha też może dawać na bark. Dzisiaj to wiem. Wydałem więcej pieniędzy na fizjoterapeutów niż większość fizjoterapeutów, u których byłem, wydało na szkolenia przez całe życie i nie jestem pewien, czy razem wzięci. No ale kurwa, minął ten ból, a te cały czas wszystkie inne bóle z mniejszą lub większą intensywnością towarzyszyły mi cały czas. Musiałem nagrywać, no bo miałem do maja kontrakt. Ja też coś streamowałem, ale ja miałem wtedy strasznie gorszy miesiąc. Co siadłem, to mnie rozpierdalało. Zmęczenie w oczach, od razu jakaś tam panika, jakieś podwyższone tętna, jakieś ciśnienie skaczące, kurwa, bo zacząłem panikować. Już zaczyna mi głowa siadać, już psycha mi zaczyna siadać. Cały czas w tym czasie jeżdżę po lekarzach, no bo zbieram te badania. Gdzieś w międzyczasie byłem w szpitalu, trzy razy byłem przez ten czas w szpitalu, no bo wiesz, siedzisz sobie w domu, robisz łyka kawy. Kawy już też nie piję, piję wodę i herbatę. Nie pamiętam, jak kurwa energetyk smakuje. Wtedy zrobiłem ostatniego łyka kawy. Pamiętam, to był chyba luty. I nagle mój organizm robi tak. Tu mnie zgina. Tu mnie zgina. Tu duszność od razu, klucha. I ja mówię tak. Umieram. Śmieć na śmieci Kasprzyk. Mówię do Moniki, wieź mnie do szpitala. Mówię, wieź mnie do szpitala. Mówię, kurwa, no tam są ludzie, którzy się na tym znają. Może mi pomogą. Pierwsze, co dałem ci w szpitalu... To jest hydroksyzina. To jest taki, kurwa, lekki psychotrop, który ma cię ogłupić, uspokoić. Dali mi raz. No nie uspokoiłem się, bo mnie, kurwa, boli. No mówię, kurwa, odjeżdżam, mówię, pomóżcie mi, kurwa, nie wiem, tak stoję. Mówię, no co jest, kurwa, z wami, nie wiem, no jesteście lekarzami, co mi jest? Sprawdzają mi serce, EKG wtedy miałem pierwsze robione, jest okej. Okay. Pobierał mi krew, nie chciał mi pobierać tutaj, bo mam tatuaże i zaczynał mi, i pobierał mi gdzieś stąd, że wbił igłę, i po prostu pobierał. Ja mówię, o zajebi, ja nie mam takiego czegoś, że mi odjeżdżam przy pobieraniu krwi, no bo teraz byłem, kobieta pobrała 4 takie ampułki i nic nie było. I zaczynam odjeżdżać, mówię, no gościu i cały mokry się robią, więc zjeżdżam, mówię, ty. Pobierz gdzie indziej, mówię, bo tu jest coś nie tak. Pobrał tą krew, poszedł w pizdu, ja cały mokry jak świnia, taki lekko pływający, położyłem się i wszyscy wyszli. Wracają, 2 zastrzyki w dupę i do domu. I mówię, nie wiesz, ty kurwa, nie wiesz. Mówię, idę na spacer. Mówię. No jak jestem zdrowy, to spacerkiem sobie do domu dojdę. W tym czasie zadzwoniłem też do Moniki, żeby w razie było jechała gdzieś do połowy drogi. Zgarnęła mnie. To była moja pierwsza wizyta w lutym w szpitalu. To kolejne wyniki miałem wtedy, nie? Te podstawowe. Mówię, zajebiście. Szukamy lekarzy. Wtedy po tym mówię, to trzeba iść. Znalazłem ortopedę. On robił królowej życia nogi. Ona jest sławna, ona ma siano, ja tam trochę ich tam też poglądałem, bo ona zabawna jest. Pójdę do tego samego lekarza, co ona, nie? Ortopeda gdzieś tam operuje, może się zna. Wchodzę do tego ortopedy i wiesz, tam siadam, no i mówię u tego ortopedy, mówię, że co tam mi jest, pokazuję mu teczkę badań. Wszystkie, kurwa, rentgeny, rezonansy, milion badań miałem tam. Kładę mu tą teczkę, tłumaczę mu, co mi jest, a on do mnie, ciocio. I mówię, o chuj, tu chodzi, mówię, 200 zł wizyta. Mówię, może w 3 minuty znajdzie, żeby chociaż mnie wysłuchać, co mi jest. No jednak mam 1,5 roku wtedy problem. A on, że cisza. Ja na niego patrzę, a on mówi, no i wszystko wiem. Kurwa mać, to było takie proste. 200 zł kosztowało, mówię, naprawienie Kasprzyka. Ja 1,5 roku zajebałem sobie na YouTubie, zamiast podbijać świat, walczyć w Fejmie, czy tam w High League, czy gdzie by mi tam zapłacili. Umierałem w domu, a gościu, kurwa, wszystko wie? A on do mnie mówi, ćwiczonka pan zrobi. Ja mówię, nie wierzę. Z trzeciego piętra rozbieg, przez okno biorę i walę, kurwa, łbem w beton. Ja do niego mówię, bo pan mnie nie chciał wysłuchać, mówię, 1,5 roku, mówię, mam problemy z tym, wydałem wtedy, na tamten czas, mówię, nie licząc zębów, mówię, wydałem 40 tysięcy.
na fizjoterapeutów, kurwa, na szamanów, kurwa, na jakieś komory, kurwa, zamknięty w komorach byłem, jakieś terapie prądowo, nieprądowe, kurwa, na wyjazdy do lekarzy. Mówię, straciłem w chusiana, a pan mi mówi, że mam, kurwa, zrobić ćwiczonka? I pan tak wszystkim mówi za 200 zł, zrób se ćwiczonka? Mówię, pan mnie nawet nie dotknął? No, on podchodzi i mówi tak, no nie, no ćwiczonka pan zrobi, no. Rehabilitacja, pajacyki, kurwa, rozciąganka. My następny raz, jak do niego będę musiał przyjechać, albo do jakiegoś innego starego, kurwa, pryka, lekarza, który będzie miał mnie w piździe od samego początku, to z dwoma Rolexami musisz tak wejść, tak. Jak mu będziesz podawał, to on musi je widzieć, a na recepcji musisz stanąć, kurwa, wszystkimi samochodami, jakie masz na podwórku. Że ty nie przyszedłeś po L4, tylko że ty przyszedłeś po pomoc. No mnie potraktowali, nie, to nie jest pierwszy lekarz, który mnie tak potraktował, potraktował mnie jak kurwę jebaną, nie? Od tego czasu straciłem wiarę w lekarzy, chociaż gdzieś tam robiłem badania różne. Powtórzyłem USG jamy brzusznej, niedawno zrobiłem tomograf klatki piersiowej, to się bałem bardzo, mówię, bardzo długi czas paliłem papierosy, myślałem, że coś wyjdzie. Okazuje się, że mam spoko ten tomograf. Aktualnie zrobiłem badania za 1200 zł krwi, czyli tych badań jest naprawdę dużo, na alergeny i tak dalej. Mam minimalnie podwyższoną tarczycę, ale to jest przez to pewnie, że o 14 to robiłem, a tarczyca ma cykl dobowy. Sam tych wyników... Znaczy, sam je analizowałem, ale analizował je też lekarz, jeden, drugi, plus analizowali je moi znajomi, fizjoterapeuci, którzy robią w szpitalu, może komuś pokazali. No, każdemu pokazałem, ale głównie lekarze, którzy mieli to analizować, to też analizowali. No i wczoraj? Wczoraj tętno u Kasprzyka. No, spoczynkowe tętno jest 70, 67, 75. Ja spoczynkowe miałem, kurwa, 98. Wstaję, 114. Idę na spacer, 140. Świat wariuje. Świat wariuje. Co się, kurwa, dzieje z Kasprzykiem? Ja patrzę na Monikę, ona idzie normalnie, a w moich oczach w slow motion. Kurwa, nie wierzę. Mówię, nie wierzę. Umówiłem się dzisiaj na echo serca, na EKG. Echo serca mam dobre, EKG mam dobre, mam zrobić badanie krwi jakieś stricte związane z sercem. Od 17 będę miał założony holter, jakieś urządzenie, które będzie mierzyło po prostu pracę serca przez cały dzień. Za 3 miesiące mam rezonans serca, żeby wykluczyć serce. Jeszcze tylko się cofnę jedną rzecz wcześniej. 23 grudnia poczułem się gorzej. Od tego czasu się wszystko pierdoli. I dlatego właśnie mam ten holter i tak dalej. 23 grudnia poczułem się gorzej. To było dzień po tym, jak nagrałem te dobre TikToki, które aż dostały 18+, bo były tak dobre. No zaczęło się gorzej. Poczułem się jakiś chory, jakieś bóle w szyi, w gardle. Jak przełykałem ślinę, delikatnie czułem jakieś bóle. Logiczne, mówię, kurwa, zachorowałem. Brałem sobie jakieś gripeksy, brałem sobie jakieś tabletki do ssania, jakieś orofary. Mijają 2 tygodnie, ani tyle poprawy. Ani tyle poprawy, wziąłem antybiotyk, zatrułem się nim, od razu po antybiotyku się zatrułem. Czułem się tak źle, leżałem, wymiotowałem, srałem pod siebie. Normalnie mówię do taty, mówię, tata, to jest... Miałeś syna, mówię do niego, mówię, nigdy w życiu tak, nie wiem, tak chyba śmierć wygląda, mówię, ruszyć się nie mogłem. Trup, rękę, żeby podnieść, tragedia. Po tym cały czas mnie tu coś boli. Byłem u gastrologa, kurwa, nie wiem, u ilu lekarzy byłem od tego czasu, ale byłem u wielu lekarzy. Miałem mieć gastroskopię, wtedy miałem też nowe USG jamy brzusznej. Mówię, ja się boję tej gastroskopii, a kolanoskopii tym bardziej. Ale boję się tego badania i nie za bardzo chcę je robić, choć pewnie będę musiał, żeby wykluczyć, bo to chyba jest jedyne badanie, którego jeszcze nie zrobiłem. Ale mogę jeść normalnie, bo to mogę normalnie zjeść sushi z wasabi i nic mi nie jest. Ale wracając do tego, co się dzieje. W tych 2 tygodniach wydobrzałem, mówię, jadę do mojego fizjo, bo nie chciałem go zarazić, do Andrzeja. Andrzej pierwszym dotknięciem gdzieś na rejonie TH8, TH12 znalazł takie, kurwa, skupisko bólu. Takie napięte mięśnie, że jak on mi to robił, to mi od razu brzuch przechodził. A inni lekarze mi zapisali 100 badań, nawet mnie dotykali. Aktualnie jestem w stanie psychicznym śmieć, w stanie fizycznym udało się nagrać 40-minutowy odcinek. Znaczy teraz on ma 50 minut i boję się, że wyszło masło maślane i nic z tego nie wiecie. Po prostu boję się, co będzie dalej. Modlę się, żeby było lepiej. Nie mówię, że zawieszam działalność czy cokolwiek, po prostu filmy będą się pojawiały. Co poniedziałek na pewno będzie K-drop, no bo po prostu ja mam umowę, widzowie, to jest praca. Jak ty idziesz rano do pracy od 8 do 16, to dla mnie też jest praca i oni mnie utrzymują. Nie będę kłamał, K-drop mnie utrzymuje aktualnie. Chwała Bogu, że daję wam też zawsze skina.
Dziękuję, że tutaj oglądacie i lajkujecie. Bo dzięki Wam i temu, że używacie kodu, nadal dostaję tego deala. Nie wiem, co się uda zrobić. Myślałem o tym, żeby zrobić otwieranie paczek od widzów, bo to jest w miarę prosta opcja do nagrywki. Jeden film w tygodniu, jeden vlog taki z otwierania paczek można by robić. Ja jestem w stanie przez cały tydzień zebrać się na 20-30 minut i mieć naprawdę dobry humor w tym czasie. Więc myślałem, że zrobić coś takiego jak paczki od widzów. Jeśli jesteście za tym pomysłem i byście chcieli jeszcze coś do starego youtubera wysłać i po prostu troszeczkę uratować mi kanał, to ja chętnie bym od Was wziął te paki. To przy następnym odcinku Skidropa podepniemy komentarz i tam będzie skrzynka pocztowa. Oczywiście pewnie ją też poudostępniam gdzieś na fanpage'ach, Instagramach i tak dalej. Czego możecie mi życzyć? Powrotu do zdrowia. A czego ja od Was chcę? Żebyście byli aktywni. Wszędzie. Jestem, żeście byli aktywni. Ja sobie nie wyobrażam życia bez Was, bez YouTube'a, bez nagrywania. Lubię to robić. Gdybym ja tego filmu dzisiaj nagrał, ja bym zbziczał. W ogóle dzisiaj mam rozmowę z panią psycholog. 2 godziny będę gadał od 18 do 20 z panią psycholog. Bo może to gdzieś jeszcze w głowie siedzi. Oczywiście boli swoją drogą, ale ten ból już mi dojebał banie. Nie wbijajcie na One Night Casino mi się. To będę zawsze powtarzał. One Night Casino to jest moje dziecko internetowe. Moje internetowe dziecko, które się dobrze rozwija i rozwija się dobrze dzięki Wam. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do tego momentu. Kurwa, w ogóle jeszcze Wam nie mówiłem. Ile ja biznesów otworzyłem teraz. Przykład, catering. W najgorszym swoim etapie życia. Ja nie mam siły tego promować. Chwała Bogu, że są youtuberzy, którzy chcą mi pomóc. Kasik z Zony, DMG, chyba Yoshi, jeden catering jeszcze od niedawna, Spysiński. Ja Wam bardzo dziękuję. Ja Wam bardzo dziękuję, że mi pomagacie. I mam nadzieję, że Wam ten catering smakuje. Pożar catering, jakbyście chcieli, z kodem samu 10% taniej. Spróbujcie sobie na dzień, spróbujcie sobie na tydzień. Jest aplikacja, w której możecie sobie wymieniać posiłki, jak Wam coś nie pasuje. Chciałem zrobić zajebisty biznes i zajebiście nie w tym czasie, w którym powinienem go otworzyłem. Kocham Was i przepraszam Was, że Was zawiodłem. No przez 2 lata ostatnie Was zawiodłem. Też chciałem podziękować niektórym znajomym, że się zweryfikowali, że wiem, na kogo mogę liczyć, a na kogo liczyć nie mogę. Trzymajcie się. Nara. Kurwa, nie dosięgnę, ale wstanę do Was.